parafia świętej Praksedy dorobiła się, doczekała się swojego wydawnictwa. Tak, bo długo czekała, ale doczekała się, dużo lat, ale i teraz już nareszcie rys parafii do Kudów podwzywali świętej Praksedy i modlitewnik parafialny też do świętej Praksedy. Skąd w ogóle pomysł? I czy to w ogóle pierwsze wydawnictwo w historii w ogóle parafii? No pomysł to księdza proboszcza, księdza kanonika Jacka Owsianki, który mi podpowiedział, zasugerował, że ma takiego pana redaktora, który pomoże, i księdza Artura Katolo, który przetłumaczy modlitwy, i właśnie dzięki niemu tak ta pozycja książkowa powstała, modlitewnik i tyle. Jak wyglądała praca nad tą książką? Na to, żeście poświęcili najwięcej czasu. Czy grzebaliście w sensie, w materiałach, w starych księgach? No to też ta najbardziej kronika parafialna, którą rozpoczął ksiądz proboszcz Kazimierz Momont, mój poprzednik w tej parafii, to dzięki niemu też duży bardzo udział i największy jego. A reszta to pan redaktor, właśnie, który wydawnictwa Jud, on to wszystko ładnie pozbierał, posegregował po tego i poszukał gdzieś w internecie, czy gdzieś sam materiały, sam zbierał. I także, no i ksiądz właśnie Artur Katolo też dużo pomógł, właśnie, bo włoski zna. I... Dlaczego warto by było sięgnąć po tą książkę? Co jest w niej niezwykłego? No niezwykłe to, że pierwsza to historia parafii, że w tej parafii urodził się ksiądz generał powstania styczniowego, ksiądz Stanisław Brzuska. To właśnie tutaj w Dukutowie się urodził. Księże proboszczu, schodziły słuchy i też ksiądz trochę miał z tym, nie powiem problemów, ale do wyjaśnienia pewne sprawy i też ludzie pewnie przyjeżdżali, pytali. No mówią, że to jest cerkiew, że to jest jakaś parafia unicka. Czy to prawda? No to była parafia unicka do 1958 roku i tu byli właśnie księża duchowni unicy, prześwietu parwiali w tym języku starosłowiańskim, wschodniosłowiańskim, tak już poprawię. I później dekretem biskupa Świrskiego Ignacego został przywrócony obrządek łaciński. A cerkiew? Czyli od lat 50. zeszłego wieku. Tak, tak. A cerkiew? A cerkiew to właśnie tu, jak w 1915 roku, jak ruskie wojsko weszło, to spalili cerkiew i całą wieś spalili. Wszystko spłonęło. I cerkiew podobna jest do cerkwi w Ortelu Królewskim. To właśnie taka makieta tutaj jest przy tym na tablicy. Bo ta świątynia ile lat sobie liczy w tym momencie? Od 1928 roku została zbudowana, 1928 rok. Gdzie tą książkę będzie można dostać? No, u mnie w parafii można dostać i rys, historię parafii do Kudów i również modlitewnik parafialny do świętej Praksedy. Czy podczas pracy nad tą książką ktoś się szczególnie udzielał? Czy redaktor, który pisał tą książkę, czy ksiądz proboszcz szukał informacji pośród swoich parafian? Być może jakieś są w tej książce zdjęcia niespotykane, coś, co żeście wyciągnęli rzeczywiście spod annałów, odkurzyliście i pokazaliście publiczności? No zdjęcia są, szukałem tam, bo do parafian jeździłem, ale to nie jest umieszczone tu, to co tego, tak, może tylko jakiś... No i umieszczony fragment kazania księdza biskupa Piotra Sawczuka, jak tu w czasie głosił, w czasie misji kazanie. Czyli domyślam się, że materiałów zostało jeszcze dużo. Czyżby szykowała się kolejna publikacja? No jeśli ta by tak szybko rozeszła, to jak najbardziej byłaby poszerzona publikacja na pewno. Bo dużo materiałów jeszcze jest, o, bardzo. Dużo do opowiadania. Dużo do opowiadania. To obiecujemy, księże proboszczu, że jeszcze nie raz księdza odwiedzimy. I być może jakieś historie o parafii w Dokudowie uda się nam wyciągnąć na światło dzienne. Oczywiście jak najbardziej. To chociaż w historii parafii Dokudów nie nazywał się tak jak o takiej nazwie, tylko był Lewkowo. Także pierwszy miał prawa miejskie niż Biała Podlaska. Także. I dopiero jak car zabrał te prawa miejskie, to Biała Podlaska została miastem. Czy parafia pod wezwaniem świętej Praksedy? Jakie atrybuty, jakie są być może obrazy, być może jakieś relikwie świętej, które są być może tutaj? Relikwii nie ma, ale staramy się, żeby były sprowadzone z Rzymu.
w Rzymie są katakumbach, są relikwie, już w piątek pojedzie taki ojciec franciszkanin i już spróbuje, może te relikwie sprowadzić. Co na dziś dzień? Jakiś obraz? Obraz jest namalowany w lewej nawie, siódme praksedy i taki uspółcześniony. No myślałem, że ten obraz jest również w książce. Jest w książce, tak na pierwszej stronie, w modlitewniku i również w historii parafii też w tej drugiej książce jest. Warto dodać, co to znaczy imię prakseda. O, właśnie. Prakseda to znaczy ta, która działa. I ona jest patronko jest, przez wieki podkreślano, jedynie wymiar jeden jej opieki nad samotnymi kobietami. Ale to nie wszystko, jest patronko wszystkich ludzi samotnych. Samotność, indywidualność, zamknięcie drugiego człowieka jest niechlubną cechą naszych czasów. Chętnie śledzimy życiowe perypetie bohaterów kolejnych seriali, a tak trudno nam otworzyć drzwi do naszych domów, do naszego życia, dla sąsiada, znajomego, nawet krewnych. Zamykamy drzwi swoich coraz bardziej dostatnich domów, patrując się w ekran komputera czy smartfona. Świta Prakseda razem z rodzeństwem miała dzielić się otrzymanym spadkiem z duchownymi, pomagać w ten sposób przy budowie kościołów. Dwa z nich budowała wraz z Piusem I oraz kapłanem, pastorem i Demetriuszem. Była gorliwą kościelką Ewangelii, kobietą poświęcającą się służbie bliźnimi. Święta Prakseda nie ustępowała jednak w staraniach o nawrócenie swoich współbraci. Ukrywała ponadto kilkunastu chrześcijan we wzniesionym przez siebie kościele. W ikonografii przedstawia się ją z gąbką i naczyniem dzbanym. Podanie mówią, że za pomocą tych przedmiotów zbierała tlaną krew zabijanych wówczas chrześcijan, wlewała ją do naczynia. Czy to wydawnictwo, które za moment zresztą przewija się podczas tego materiału, jest znaczące dla parafii w Dokudowie? Czy będzie to jakaś pamiątka pewnego etapu? Czy będzie to również miejsce, gdzie ci, którzy będą poszukiwali historii parafii w Dokudowie, historii ludzi, którzy tu mieszkali, tą historię znajdą? No na pewno. Właśnie to jest zaproszenie dla wszystkich, których wymieniłem tu przedtem, żeby przyjeżdżali i modlili się. Na pewno ona będzie zanosić modlitwę do Boga i wysłucha tych próśb. Bo wielu jest takich ludzi, którzy potrzebują takiej modlitwy, a nie modlą się, później narzekają, że takim źle w życiu, ona będzie na pewno pomagać zawsze.